Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zobaczymy. DJ Palaside. Dwa dni przed tym, kiedy Palaside mnie odsunął, w ogóle nie odbierał ode mnie telefonów. Nie chciał ze mną pisać. Teraz mnie wywalił nawet z Facebooka ze znajomych. No ale, ciul tam. Dwa dni przed tym, kiedy Palaside mnie odsunął, razem imprezowaliśmy u niego w domu. Wyobrażacie sobie to? Często się z nim widywałem. Często się widywałem z nim na żywo. On nie pije alkoholu, ale ja piłem piwo czy łychę. Często rozmawialiśmy z Palaside'em. Ale najlepsze jest to, że dwa dni przed tym, kiedy mnie odsunął, u niego w domu żeśmy imprezę robili. Gdzie wszyscy siedzieli. Tam ja nie będę wymieniał, kto tam siedział, ale byłem ja i był Palaside. I żeśmy imprezowali. Dwa dni później Palaside odrzuca mnie jak ostatniego gnoja. Nie chce się kumplować, telefonów nie odbiera, usuwa mnie z Facebooka. Mówi na mnie pedofil w internecie. Odsuwa mnie jak ostatniego. Ja mu pomogłem w kanale. Ja mu pomogłem Palaside'owi. Robiłem mu rajdy, wbijając mu suby, gadając dobre rzeczy na jego temat na moich streamach. Gadając dobre rzeczy na jego streamie, gdy u niego siedziałem obok. Gdzie mu tam, o, pamiętacie to od szatek siedzieliśmy? Listwy, nie listwy challenge, że tam mu stówkę wysłałem do Nate'a, chuj, nie chcę nawet tego przypominać, ale samo to, że siedziałem u niego na streamie. Poznał mnie w realu, wie, że jestem inny. Ale nie chce się ze mną kolegować, bo widział szota w internecie? No ludzie świata, no widział szota i zmienia zdanie i mnie odsuwa. I oczernia mnie. Co ja mu takiego zrobiłem? Że nie chce się kolegować, nie chce się przyjaźnić. W dupie. Twój biznes byłby nienaruszony. A ja se radzę sam, nie? Szkoda, że tak Palaside się dzieje. Szkoda, że tak Palaside się wydarzyło, bo gadaliśmy niejednokrotnie na realu. Wiesz, jaki jestem. Słuchajcie, kurwa. Bo mnie to już wkurwia, naprawdę. Nie piszcie mi, teraz klaun pedofil, nie piszcie mi, słuchajcie, o góralu, bo po tym, co wczoraj, serio, ja chcę prowadzić normalnie swoje streamy i w ogóle robić to, co robię i w ogóle jakby zająć się, a jak przychodzą mi tu osoby i mi piszą o góralu, to naprawdę krew mnie zalewa. No bo kurwa, ludzie, ja pierdolę. Serio, wczoraj wypłynęło tyle informacji, że to jest chyba wystarczające... Nie wiem, no jakby wystarczająca ilość, by coś sądzić na temat osoby. Także serio, proszę nie piszcie mi o górala, bo ja nie chcę być z nim kojarzony już, serio. Po tym co tam się stało, te wszystkie szoty, w sensie ja tam gdzieś sporadyczne widziałem, ale to co wczoraj wszystkie... I też nie w sumie na streamie Boxdela, bo też i na maila niektórzy mi podsyłali szoty, to jest masakra. Wiecie, z czym ja chcę być kojarzony tak jak jestem. Jeszcze chciałbym dodać najważniejszą rzecz. Bo chcę, żebyście o tym wiedzieli, nie? Bez kitu, jest 20 tysięcy ponad ludzi. Drodzy widzowie, hejterzy, wykopki, wszyscy. Jest jedna rzecz, którą musicie wiedzieć. Palaside na tym oszocie mówi, że nie chce być kojarzony jako przyjaciel pedofila, tak? Mówi, że po tym, co zobaczył, co Boxdel pokazał na live'ie, te wszystkie przykre szoty, które pokazał Boxdel na live'ie, Palaside mówi tak. Widziałem te szoty, to jest normalnie nie do zrozumienia, to jest nie do pojęcia, to jest jakaś masakra. Nie chcę być z góralem kojarzony, odsuwam go. A teraz ja bym chciał tobie, Daniel, powiedzieć jedno. Wiedziałeś doskonale o tej akcji. Powiedziałeś, że nie widziałeś tego wcześniej, że nie widziałeś tego szota. Tak samo jak Boxdel powiedział, że tego szota nie widział. Był szot, że Boxdel wiedział o tym, bo już w styczniu, bo jest szot, że już w styczniu wiedział Boxdel o tym szocie z tą laską na Omegle, a mówił, że nie widział tego. Kłamał. Palaside, mówisz mi, że nie widziałeś wcześniej tego szota, że dopiero teraz to zobaczyłeś. I jak zobaczyłeś to, to jest jakaś masakra i mnie odsuwasz. Daniel, wiedziałeś o tym szocie. Rozmawialiśmy prywatnie w realu. Ja piłem łychę u ciebie. Piłem tego Jim Beama chyba miodowego u ciebie. I pytałeś się o to, wiedziałeś o tym, mówiłem ci, tłumaczyłem, widziałeś tego szota, nawet chyba ci pokazałem tego szota. Wpisałem nawet na twoim kompie. Widziałeś tego szota. A ty mi mówisz, że tego nie widziałeś?
Że dopiero teraz? Dlaczego kłamiesz? Powiedz mi, Palasaj, dlaczego ty kłamiesz? Wiedziałeś o tym szocie. Pamiętasz, Palasaj? Pamiętasz, Palasaj, jak pierwszy raz pojawiłem się na twoim streamie? Pamiętasz, jak pierwszy raz pojawiłem się na twoim streamie? Wiesz, jak byłem atakowany. Pamiętasz to, jak dostawałeś donaty, bo ty masz donaty ustawione tak, że każdy donate jest czytany głosowo. Iwona. Przypomnij sobie, Daniel i wszyscy widzowie, że jak ja pojawiłem się pierwszy raz na jego streamie, to leciały często donaty. Góral pedofil, góral jak tam ta dwunastolatka z Omegle i cały czas tak były trzaskane donaty. Cały czas były trzaskane donaty. Daniel to słyszał, widział te donaty, nawet na nie odpowiadał. Nawet na nie odpowiadał. I ty mi, Daniel, mówisz, że nie widziałeś wcześniej tego szota z dwunastolatką? Rzekomo niby dwunastolatką, bo nie ma potwierdzenia, że tyle miała lat. Ale ty mi mówisz, że tego nie widziałeś? Dlaczego ty kłamiesz mnie? Dlaczego kłamiesz mnie, moich widzów, swoich widzów, wszystkich widzów, ale przede wszystkim dlaczego próbujesz okłamywać samego siebie? Za wszelką cenę próbujesz bronić własnego biznesu. Bo wiesz, że gdybyś mnie bronił, to byś stracił na tym. Straciłbyś może zyski na swoim kanale na YouTubie. Straciłbyś na kanale na YouTubie na pewno, bo ludzie by cię niszczyli też, jak mnie. Ale wiesz, co byś zachował? Swój honor. Zachowałbyś swój honor, miałbyś czyste sumienie, że zrobiłeś słusznie, obroniłeś ziomka, masz honor. On mi pomógł? To ja też jemu muszę pomóc. Też muszę wyciągnąć pomocną dłoń do niego. A ty po prostu jesteś człowiekiem bez honoru. Ręki nie podałeś, a jeszcze mi oplułeś. I jeszcze żeś mnie dopierdalał na podłodze. Na ziemi żeś mnie jeszcze lał kosą. Taki jesteś, Daniel. Kłamiesz wszystkich dookoła. A doskonale wiedziałeś o tym szocie. Chcecie, widzowie? Proszę bardzo, ja teraz nie chcę nawet tego szota. Ludzie i sami się was zawezmą. Wykopki. Próbujcie odszukać, bo jeżeli wam zależy, mi nie zależy. Jeżeli wam zależy, żebyście mieli potwierdzenie tego, proszę bardzo, jest multum odszotów. Jeżeli znajdziecie urywek z całego live'a, albo zapis z całego live'a, to obejrzyjcie sobie na odszotach, że leci donate. O coś tam dwunastolatka na Omegle. Daniel to widzi, odpowiada na ten temat. Ja nawet chyba tłumaczyłem na jego live'ie, o co chodziło z nią. I tłumaczyłem, i chyba tak było, bez kitu, chyba tak było. Poszukajcie szota, bo chyba będzie to. Że ja nawet mu tłumaczyłem na jego live'ie, na tej kanapie, bo żeśmy leżeli na takim tym gumie. To był pierwszy stream u niego. I nawet chyba mu tłumaczyłem, że ona nie ma tyle lat i tak dalej, i tak dalej. I on tego słuchał, on o tym wiedział. A teraz mówi, że nie zna tego szota, no. Lepiej się, Daniel, nie przyznawać do niczego. Daniel, prawda i tak wyjdzie na jaw. Daniel, prawda i tak wyjdzie na jaw. Ludzie i tak się poznają, że kłamałeś, kłamiesz cały czas. Ale przede wszystkim samego siebie okłamujesz. Nie masz w ogóle... Nie masz dla mnie honoru, na pewno sumienia czystego nie masz. Żałuję, że z tobą się kumplowałem, żałuję, że się kumplowałem z Boxdelem. Naprawdę smutne jest to, jacy youtuberzy są w Polsce. Jakie osoby streamują na tych wszystkich swoich kanałach. Jakie wszystko to jest sztuczne, nie? Bez kitu, jakie to wszystko jest sztuczne. Udawanie dobrego youtubera. Świetny kontakt z widzami. Widzowie są dla kogoś najważniejsi, tak? Chuja, prawda. Sztuczne to jak skurwysyn. Odpalasz live'a, bijesz kasę z donate'ów, kończysz live'a i jeszcze się kurwa z widzów śmiejesz. Tak działają kurwa, proszę państwa, polscy youtuberzy. Sztuczne to jak skurwysyn wszystko jest. I tyle na ten temat. Nie wiem, z pozwów na przykład, mogę wam pozew wręczyć, o na przykład tu. Oliwcia, pozdrowisz mnie, Nikola. Uwielbiam cię, Nikola. Dzięki, pozdrawiam. Jasne, dzięki za donate'a. To mogę, o, to wam z tego mogę być kojarzony, ale nie kurwa jako, nie wiem, no. Ja pierdolę. Nie chcę być kojarzony jako przyjaciel pedofila. No ja pierdolę. Nie przeklinaj. Jak mam nie przeklinać, słuchajcie? Tu wchodzą ludzie i piszą takie rzeczy. No nie wiem, no to już osoby sobie będą oceniały, nie? I jeszcze też wiecie, co mi się nie podobało? Że jakby ja gdzieś tam jestem mieszany w to całe gówno. No po co to komu? Sam się chciałeś kolegować, Palasite. Sam się chciałeś, Palasite, kolegować. Sam pierwszy wyciągałeś rękę do mnie. Sam chciałeś toczyć jakąś znajomość ze mną. Teraz tego żałujesz, tak? To po co ci to było? To po co się ze mną chciałeś kolegować, jak nie chciałeś być mieszany? Nie chcesz być mieszany ze mną. Nie chcesz być kojarzony ze mną. To na chuja pierwszy, kurwa? Chciałeś się na siłę ze mną zakolegować? Żeby zrobić sobie przyjaciela z osoby, która...
miała mega siłę na YouTubie. Po co chciałeś się ze mną zadawać? No po co? Byłeś na pewno świadomy, i nie tylko ty, Boxdel też. Na pewno byliście świadomi tego, że jeżeli coś złego się wydarzy, to będziecie kojarzeni ze mną. Bo to ze mną się kolegujecie. Bo to ze mną, bo robimy sobie wzajemne rajdy, rozmawiamy często o sobie na live'ach. Na pewno musieliście to, o tym wiedzieć. Że będziecie ze mną kojarzeni. Tak, no tylko, że byliście dobrze kojarzeni. Zanim to wszystko się stało, byliście dobrze kojarzeni. Ale się cieszyliście z tego. Wiedzieliście, że jesteście kojarzeni ze mną. Cieszyliście się z tego, bo mieliście profit. Ale gdy byliście kojarzeni z tej złej strony, to odsuwacie mnie.